przeczytaliśmy takie wprowadzenie, czyli pozdrowienia od kogo, dla kogo, czyli wersety 1-4. Dzisiaj przeczytamy już taką główne przesłanie, czy główny temat tego listu, wersety od 6 do 10. No to czytamy. Jak mówiłem, list jest polemiczny. Zobaczcie, zwróćcie uwagę przy czytaniu, bo pierwsze wersety od 1 do 5, no to było kto do kogo, pozdrowienia. Jak apostoł Paweł zaczyna polemikę i jakie z tego wypływają wnioski? Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcą ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. No, no tak się zaczyna polemika. Czy tegoście spodziewali się? Apostoł Paweł pisze do chrześcijan, którym głosił Ewangelię, nawrócili się do Jezusa, stworzył z nich kościoły w południowo-zachodniej Turcji, w Galacji. I teraz po nim przyszli tam inni nauczyciele i zaczęli głosić przeróżne dziwne rzeczy, ogólnie odwracać to, co on powiedział o zbawieniu. Wiecie, że apostoł Paweł ma teraz zabrać głos. Bo najpierw o nim głosił Ewangelię, potem przyszli ci fałszerze, część ludzi przekabacili i teraz on zabiera głos. Czego spodziewaliście się? Jak podeszlibyście do zagadnienia, gdybyście to wy byli w miejscu apostoła Pawła? Bo już wiemy, co on zrobił. Ale czy tak też wy byście zrobili? Odpowiedzcie sobie szczerze na to pytanie. Czy nie próbowalibyście dialogu? Czy nie próbowaliście by, no słuchajcie, no i wy wierzycie w Boga, i my wierzymy w Boga. No może usiądźmy, porozmawiajmy, przekonajmy się. Może wypracujemy jakieś wspólne stanowisko. No, nie brzmi to? Znajomo, nie chciałbyś tak zrobić? O sobie nie będę mówił, bo tam mnie znacie z innych programów, to wiecie, jaką ja mam tendencję do ekumenizmów, kompromisów i różnych takich rzeczy, ale pytam, żebyś sobie zadał to pytanie. Tu masz wzór apostolski, a teraz skonfrontuj swoje postępowanie, swoje myślenie z tym, co tu widziałeś. I od razu dopowiem albo wyjaśnię. Nie o każdą sprawę trzeba kruszyć kopię. Nie każda sprawa to jest wóz albo przewóz. Ale kiedy są sprawy zasadnicze, a tutaj jest kwestia, jak człowiek może osiągnąć zbawienie, czy jak wejść do nieba, to nie ma pola do kompromisu. Podobnie jak na wojnie. Są zdrajcy i są patrioci. Czy może być kompromis między zdrajcą a patriotą? Wielu na przykład nie widzi tej wojny, która się teraz dzieje. Przecież to jest komunistyczny podbój świata. I Chiny komunistyczne rozesłały agenturę na cały świat, żeby podminowywać zdolności obronne społeczeństw zachodnich. Najpierw użyli Światowej Organizacji Zdrowia. Kiedy niektóre państwa zaczęły zamykać granice przed przybyszami, szczególnie z Chin,
To co powiedziała Światowa Organizacja Zdrowia? Czy ktoś pamięta? Nie wolno zamykać granic, bo to wolności obywatelskie i jakaś, nie wiem, wymiana informacji zostanie ograniczona. No takie kucypały, żeby ładnie wyglądało, żeby paru idiotów dało się złapać na to. I żeby prostaczkowie dalej, no tak, Chińczycy zaczęli z maseczkami występować w różnych miastach, szczególnie Włoch. I mówi, ja jestem człowiekiem, a nie koronawirusem, pocałuj mnie. No, to jakby nasi to by tam wytłumaczyli. Także w Polsce, to w Krakowie była taka próba. Tam. Czyli widzicie, jak agentura działa, jak rozmiękcza społeczeństwo. Wojna w internecie. Mówią, to grypka. Szpitale to w ogóle, to jest propaganda, że szpitale są pełne i że ludzie umierają. Nie, nikt nie umiera, nie bój się, wyjdź na ulicę. Pomyślicie, że tu jest możliwy kompromis? Nie. Tu jest możliwy. Rys apostoła Pawła, co to znaczy? Kop w dupę, pisz w dupę i nie ma dyskusji. W tym momencie apostoł Paweł skończył dialog ekumeniczny z tymi dziadami. Niech będzie przeklęty. Dwakroć powtarzam, jak raz wam mało. Niech będzie przeklęty każdy zwodziciel, który wyjdzie z fałszywą Ewangelią. A dopiero później zaczyna gadać z tymi chrześcijanami młodziutkimi w wierze, którzy dali się tym oszustom opętać. Im tłumaczy, ale z oszustami nie dyskutuje. Bardzo wam zalecam ten wzór apostolski. Sam go stosuję, jak wiecie, dość wiernie. Dobra. Przejdźmy trochę głębiej do tego tekstu. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, dziwię się, że tak szybko, że tak prędko tu w niektórych tłumaczeniach dajecie się odwieść. Tu w tekście greckim nawet nie jest, że dajecie się odwieść, bo dajecie się odwieść na kogo część odpowiedzialności zrzuca? Na zwodzicieli, nie? A on ostrzej do nich mówi, dziwię się, że tak szybko przemieszczacie się od tego, który was powołał. Czyli oddalacie się od Chrystusa do bzdur. Odchodzicie od Chrystusa do bzdur, które wam jakieś czesie głoszą. Czyja jest tu odpowiedzialność? Nie fałszywych nauczycieli, bo tym już kopa w dupę zasadził. Tych chrześcijan. Młodych to młodych. Ale przecież Ewangelię zrozumieliście. Sam wam głosiłem. Nowego narodzenia dostąpiliście. Sam to widziałem. No to teraz na was spoczywa odpowiedzialność za to, że odeszliście od prawdy. Zobaczcie, nie ma ta rysy u głowy. Mówi, dziwię się. Jakbyście poszli dalej, to już to sobie, to zobaczcie trzeci rozdział. O głupi Galacjanie! To jest kontynuacja tego mniej więcej podejścia. Nie ma taryfy ulgowej dla tych, którzy poznali prawdę, a później dali się zwieść jakimś dziadom. Czytajmy dalej. Dziwię się, że tak szybko przemieszczacie się. I teraz tekst polski nie jest do końca jasny. Zobaczcie, bo jest tak. Że się przemieszczacie, czy tam dajecie się odwieść do innej Ewangelii. I później, chociaż innej nie ma. Nie? Można to w pewien sposób zrozumieć, że oni się dają odwieść do innej Ewangelii, a ta inna Ewangelia to jest nieprawda. Nie? Dlatego ona nie jest Ewangelią tak naprawdę. Nie? Tekst grecki tutaj jest troszeczkę inny. Jest tak. Dziwię się, że się dajecie odwieść do innej Ewangelii. I tu jest takie, bo są dwa greckie słowa, które opisują inność. To jest heteros i allos. I heteros to jest inna co do rodzaju.
Nie? Tak jak na przykład człowiek i kamień. Nie? To są inne rzeczy. Nie? Inne, co, inne tego. Ale na przykład Kryśka i Jaśka to też są inne, ale w ramach tego samego rodzaju. Nie? Czyli, że jest pod nimi podobieństwo jakiejś natury, a tylko co do sztuki się różnią. I teraz, kiedy on mówi do innej Ewangelii, to mówi innej co do rodzaju. Czyli dajecie się odwieść do czegoś przeciwnego. Później zresztą zaraz pokażę, jak to precyzuje. Nie? Do całkowicie innego rodzaju podejścia do Boga i zbawienia. Nie? Bo oni, ci fałszywi nauczyciele, w pierwszej wersji, kiedy do nich idą, oni nie idą szczerze i mówią, nie, Paweł to heretyk, my powiemy wam, jak jest. Iluż takich było w naszych szeregach, którzy mówili, kochamy was, zgadzamy się we prawie ze wszystkim, ale jacy wy świetni jesteście. A później po cichu, tam gdzie mieli wpływ, czy w komentarzach, czy w rzeczywistości, mówię, nie no, oni fajni może i są, ale coś tam nie pasi, nie? Czyli, że oni pokazywali, że niby są co do natury, istoty rzeczy tacy jak my, a różnią się, lepsi są gdzieś tam w jakichś szczegółach. Dopiero później, jak urobili sobie delikwenta, a to już go wtedy całkowicie i wtedy już na ostro i tak dalej. I próbują nas tam zwalczać, jak ich tam spisek szczególnieśmy gdzieś wykryli. Także dokładnie jest tutaj tak. Próbują was przeciągnąć, można powiedzieć, do przeciwnej, całkiem innej Ewangelii, która w rzeczywistości nie jest inna. I tu jest to drugie określenie, allo. Czyli nie jest tylko inną odmianą drogi do Boga. Tak jakby teraz papież Franciszek, pamiętacie, mówi, że jest wiele dróg do Boga. Jest katolicka, muzułmańska, prawosławna, protestancka, hinduistyczna, buddystyczna, ateistyczna. Przecież na modlitwy do Watykanu wiecie, że sam towarzysz Bauman, czyli jeden z czołowych takich polskich ateistów, znaczy jakich tam polskich ateistów, został zaproszony, żeby się ateista z papieżem komunistą modlili do Lucyfera chyba. No to to jeszcze mogę zrozumieć. Może pacza mama ich, czy tam kacza mama ich pogodzi i no to już sobie tam z nimi tego. Oni próbują powiedzieć ci, że są różne drogi do nieba. Czyli już w tym jest oszustwo, bo jest tylko jedna droga do nieba. Jezus powiedział bez cienia wątpliwości. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Sprawdź sobie Ewangelię Jana, rozdział 14, werset 6. Także, kiedy się zobaczy te dwa słowa, inna, ten tekst staje się jasny. Oni pozorują, że się niewiele różnią od nauki biblijnej, nauki apostoła Pawła. A w rzeczywistości jest to zaprzeczenie tego, co głosi apostoł Paweł. Zresztą to dalej wychodzi z tego kontekstu siódmego wersetu. Zobaczcie. Chociaż są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić, dokładnie zanegować. To jest ważne. Ich prawdziwy cel to jest zanegować prawdę. Nie tylko tak troszeczkę ją rozszerzyć, wzbogacić, jak oni będą mówić. Nie. Ich parszywym, prawdziwym celem jest zanegować prawdę. A udają tylko, że są naszymi przyjaciółmi i chcą troszeczkę dodać smaczku do naszej niedosolonej potrawy. Jakby ci ktoś, Aniu, przyszedł do kuchni i powiedział, że twoja zupa jest niedosolona i że on poprawi. Co byś z nim zrobiła? Nie, no już nie, nie mów to. Się domyśli. Byś przysoliła ścierą, aby zadzwoniło. Dobra.
To słowo niepokoją chciałem jeszcze sprawdzić. Werset 7. Mącąc. O, tu mi się już to od razu podoba. Mącąc was i chcący odwrócić od Ewangelii. Czyli zobaczcie, mącąc to jest zamulając, czy zamazując obraz. Nie? Tyle wątków, tyle słów, tyle nie wiadomo czego, że pogubisz się. A celem jest zabranie cię, odciągnięcie od posłuszeństwa i wierności Jezusowi Chrystusowi. Werset 8 i potem werset 9 zawierają najcięższe słowa. To jest to anatema. To kiedyś tak, to jest wyklęcie, nie? Takie. Ono pochodzi jeszcze z czasów, przynajmniej w Biblii, w kulturze biblijnej, z czasów starotestamentowych, gdzie coś obłożone klątwą, to znaczy, że nie można było tego ani używać, ani dotykać. Ani używać, ani dotykać. Czyli jeśli ktoś neguje prawdę Ewangelii, niech będzie przeklęty. Co to znaczy w praktyce? Nie można go dotykać, ani go używać. Czyli nie można słuchać, nie można podawać dalej, nie można lajkować, nie można przekazywać znajomym, a weź se zobacz, niech se tam, a może zobaczysz inny punkt widzenia i tak dalej. Tu apostoł Paweł mówi, z tymi ludźmi nie ma dialogu żadnego. Z tymi ludźmi nie masz, powinieneś się odciąć jak najpełniej. Dwa razy to podkreśla. Anatema. Niech będą przeklęci. Kolejna ciekawostka. Zobaczcie, jak się zabezpiecza. Zobaczcie, jak pokazuje im metody wroga. Widzicie? Jakie widzicie tu metody wroga, którymi się on może posłużyć? Anioł z nieba. Idą sobie pastuszkowie przez łąkę. A tu nagle stado aniołów na nich. Oni, aj, aj, co się dzieje? No i już znacie, Lourdes, jakiś tam Sedes, Mercedes, no nie wiem co jeszcze, nie? Ileż tego we wszechświecie macie? To jest właśnie to. I co tam się mówi za pomocą tych pseudoaniołów? W jaki sposób na przykład zbawienie można osiągnąć według tych aniołów? A poczytajcie sobie, drodzy katolicy. Przeczytajcie sobie list do Galacjan, a potem przeczytajcie sobie te wszystkie objawienia tych aniołów, czy innych zjaw, które się gdzieś tam pojawiały. I będziecie wiedzieć, jak na beszczela, ordynarnie, jesteście odciągani od Jezusa Chrystusa i prawdziwej Ewangelii. W rzeczywistości wrogowie apostoła Pawła nawet do tego się posuwali, że pisali fałszywe listy, czyli z nauką fałszywą w stosunku do tego, co apostoł Paweł głosił. I wiecie, co robili? Podpisywali się apostoł Paweł. Możecie to zobaczyć w liście do Tesaloniczan, o ile pamiętam, w drugim. Otwórzmy sobie, żebym nie był gołosłowny. Zaraz te kartki tu poprzekładam. Zobaczcie, 2:2. Drugi list do Tymoteusza, 2:2. Tam kontekst jest drugiego, powtórnego przyjścia Chrystusa i też tu fałszywi różni nauczyciele odciągnęli tym razem Tesaloniczan od prawdy. Tak jak Galacjan od Ewangelii odciągnęli, od prawdy o zbawieniu, tak tych o powtórnym przyjściu Jezusa. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko, znowu widać, jak człowieka łatwo zwieść. To naprawdę nie jest takie trudne,
Nawet naszych takich najbardziej wytrawnych widzów da się zwieść. Widziałem to na własne oczy wielokrotnie, jak są zwodzeni, jak są rozpracowywani i im się w głowach miesza. Dlatego mówi, proszę was bracia, a tu mówi, dziwię się, że tak prędkoście się dali. Tutaj proszę was bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, no to macie, czy przez mowę, tu przez objawienie, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Czyli widzicie pełne spektrum, no może nie pełne, ale dużo szersze spektrum, bo tu on mówi anioł z nieba albo nawet ja sam. Bo mówimy, albo by mi odbiło, może by kto zmusił, ale może też myśli o tym, że oni będą mówić, że apostoł Paweł właśnie teraz, zresztą na końcu listu do Galacjan on właśnie tak mówi. Pamiętacie to miejsce? 6:11. Nie, jak mówi, że jeśli ja tak mówię, to dlaczego jeszcze jestem prześladowany? Gdzieś 5-6, tak mi się wydaje. 5:11. O, tak, 5 rozdział pokazuje, że nawet w tym kontekście oni używali pomówień, czyli kłamali, że apostoł Paweł głosi konieczność obrzezania jako dodatku do samej wiary w Chrystusie, że sama wiara nie wystarczy, tylko trzeba jeszcze obrzezanie. I on tłumaczy, a ja bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Prześladowany przez Żydów, no bo to oni dlatego go prześladowali, że on nie głosi obrzezania jako wejście w przymierze z Bogiem, tylko głosi wiarę w Jezusa Chrystusa jako wejście w nowe przymierze z Bogiem. Czyli widać, że albo się posługiwali Pawłem i wkładali mu swoje fałszywe, kłamliwe twierdzenia i rozpropagowali je wśród tych, których on nawrócił do Jezusa Chrystusa, albo mówili, o co tam Paweł, teraz tu właśnie za rogiem anioł się objawił i powiedział, że trzeba se obciąć. No to Paweł będzie jeszcze tu dalej prowadził tę narrację o obcinaniu, to jeszcze mam nadzieję, że będziecie z nami, przy tym to tam się tym zajmiemy. Ale mówi, usłyszeliście prawdę, przeżyliście prawdę, staliście się beneficjentami prawdy, prawdziwej Ewangelii. To teraz wasza wina, że daliście się odwieść. Oni będą używać takich metod, jak podszywanie się pode mnie, jak rzekome autorytety z nieba nawet zstępujące. Ale wy dalej macie trwać przy Jezusie, bo On was zbawił raz na zawsze. To już wiecie. Teraz tego fundamentu nikt już w waszych umysłach nie powinien ruszyć. Choć jesteście młodymi chrześcijanami, to macie wystarczającą wiedzę, żeby wytrwać przy Jezusie, a nie dać się zbałamucić. I ostatnia myśl z tego fragmentu. 10 werset. Mówiliśmy już więcej o słudze Chrystusowym. Oczywiście, kiedy tłumacz używa słowa sługa, apostoł Paweł zwykle, sprawdziłem dla porządku, jest dulos, czyli niewolnik. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym niewolnikiem Chrystusowym. Niewolnik ma gdzieś, można lepiej to powiedzieć, co myślą o nim inni ludzie. Niewolnik myśli o tym, co o nim myśli kto? Jego Pan. I to jest jego punktem koncentracji. To, co myślą inni ludzie, to go nie obchodzi. Gdyby on chciał się kosztem swojego Pana przypodobać innym ludziom,
to byłby zdrajcą swojego Pana. Dlatego apostoł Paweł w ogóle o to nie dba. On mówi prawdę prosto między oczy. Mądry posłucha, a głupi sam sobie winien. Na tym skończę.